Cześć, z tej strony Natalia z Ragnarsson. Jest dzisiaj ze mną Piotr Misiurek, były Ragnar, który chętnie opowie o swoich doświadczeniach i o swojej karierze. Siemanko, witam bardzo serdecznie. To co Piotrze, kojarzę, że w Ragnarsson byłeś dwa razy. Może opowiedziałbyś mi, jak do tego w ogóle doszło? Tak, przede wszystkim to była pierwsza firma programistyczna, w której pracowałem. I teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, to było to bardzo ciekawe, bo to był, nie wiem, który rok, 2009, 2010 może. E, uczyłem się sam programować, programowałem od, od gimnazjum, właściwie liceum i robiłem sobie swój własny startup i stwierdziłem, że mam jakieś tam skilla, ale fajnie było pójść do pracy, go trochę polepszyć, więc szukałem czegoś na parę miesięcy, żeby tego skilla sobie podciągnąć i dokończyć ten mój e, projekt i Zaplikowałem do Ragnarsona na zdalne praktyki. Uh -huh. Jak teraz sobie myślę o takim pomyśle zdalnej praktyki, to e, było to dość ciekawe, bo de, de facto, jeżeli bym pracę zdalną w IT, to jednak z tymi świeżakami to chcemy być w miarę blisko, mieć ich w biurku obok, żeby można było żeby zajrzeć. E, Klawiaturę. Na pleców, tak, tak, tak. A to były praktyki totalnie zdalne i nie było tam też pokazywanie palcem, co ja mam robić, tylko okej, okay, to jest projekt. Potrzebujemy tego i tego i sobie rać. Rób to, kiedy chcesz, nie masz tam jakichś specjalnych wyznaczonych godzin. I ja się tym tym zdziwiłem, no bo to ja była moja pierwsza praca czy praktyki. Myślałem, że tak jest zawsze i wszędzie. Ale mi się, to fajnie pokazuje, właśnie, jak działa Rek I to się działo zawsze. E, mhm. Że było dużo swobody, e, dużo wolności, i, ale też dużo odpowiedzialności. I mm, to są te główne, główne wyznaczniki. Więc ja zacząłem jako zdalny praktykant, potem byłem zdalnym juniorem. I potem stwierdziłem, że okej, okay, może fajnie byłoby ludzi poznać i wyprowadzić się do rodziców i pojechałem do Łodzi, pięknego miasta, do pracy i przez kilka miesięcy prac... na... tak kilka miesięcy pracowałem z biura jako programista właśnie w Narsonie. I co, rzeczywiście była duża różnica między tą pracą zdalną, a już na miejscu w biurze? No na pewno, na pewno, w sensie... Praca zdalna w ogóle ma przed sobą dużo wymagań i, i mhm. byłam na początku tej, tej mojej drogi, jeszcze jakby nie znałem do końca siebie, e, nie miałem dobrych nawyków, więc e, praca z biura w niebezpiecznych godzinach dawała pewne normy, ale też praca biurowa ma pewne mankamenty i ich możemy mhm. znaleźć e, całe mnóstwo. Przyraz mnie zawsze rozwala to, że nieważne ile osób pracuje danego dnia w biurze, ale jeżeli więcej niż dwie, to około godziny zajmie nam wymyślenie, gdzie chcemy pójść zjeść lunch albo skąd Oj, tak. zamówić. Oj tak, to jest zawsze bardzo duża, duża przeprawa. Tak, tak. To też mam. Um, teraz pracując zdalnie, ale będąc w Łodzi, więc czasami mogą spadać to pióra, też mam takie wrażenie, że to jest zawsze taka jedna wielka impreza, jak się spotykamy. Polsce, I tak, głównym tak, tematem tak, jest jedzenie. Tak. <laughs> Okej, okay. a co z takim razie z tym drugim e, przyjściem do Ragnarsona? Co cię skłoniło do powrotu do firmy? E, I tutaj znowu, robiłem startup, tylko inny, nie tamten e, dawno temu. I robiłem go, ponad dwa lata, um, częściowo łącząc go z pracą freelancera, częściowo robiąc go full-time, ale nie programując na tym projekcie. No i po dwóch latach doszliśmy do wniosku zespołem, że my tego nie, nie dowieziemy, że dobi się do ściany i trzeba skończyć tę przygodę. Eee, I moją główną motywacją było znalezienie etatu. Bo okay. w latach, latach, kiedy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, myślisz o projekcie, wizja tego, że mogę sobie pójść do pracy i tam to 8 godzin popracować, a potem jakby mieć mózg, który nie musi myśleć o, o niczym konkretnym, logicznym, trudnym, wydawała mi się mega fajną wizją. No i stwierdziłem, że poczułem się pracować jako programista, bo w tym czuję się dobrze, mam dobrą umiejętność i podchodziłem trochę po meetupach w Warszawie mm -hmm. i tam mm, przypadkiem właśnie był ktoś z Ragnarsona. Dowiedziałem się, że jest rekrutacja, więc zaaplikowałem. Okej, okay, czyli stwierdziłeś, że może spróbujesz jeszcze raz? Czemu nie? W już kiedyś byłaś? Tak jest. To będzie, że Miałem mega, mega miłe wspomnienia, i tym bardziej, że przez ten czas firma przeszła pewną e, ewolucję i jakby osoby, które z tym pracowałem mm, wtedy, no były u steru, u steru firmy, też były jakieś relacje prywatne, jakieś tam f, f, fajne spłynie z przeszłości, więc y, było na czym budować dalej. No właśnie. Jakie zaszły zmiany w międzyczasie w firmie i wtedy, kiedy przyszedłeś drugi raz, bo y, no, rzeczywiście zmieniliśmy trochę model i chciałabym, żebyś nam o tym opowiedział. Jak to w twojej perspektywy wyglądało? Ten najpierw jeszcze może powiem jak to wyglądało za pierwszym razem. I wspomniałem o tej jakby dużej Dobra, wolności jasne. i odpowiedzialności. I też była dość duża transparentność. Wydaje no, mi się no. że wtedy jeszcze nie mieliśmy Excela, gdzie każdy mógł zobaczyć kto ile zarabia. To dopiero było za drugi Aha. razem, jak, jak dołączyłem. Ale i tak każdy mniej więcej wiedział, ile kto zarabia, bo w różnych rozmowach towarzyskich i tak się o tym mówiło. Nie był to temat, nie był to temat tabu. Więc wydaje mi się, że już sobie było takie miejsce otwarte. W którym nie wystarczyło być tylko i wyłącznie takim programistem, wyrobnikiem, że masz tutaj od do i masz to zakodować i. I tyle. Jeszcze musiałeś pracować z klientem, mieć w miarę dobre umiejętności komunikacyjne, co na początku było moją Aha. klientą Achillesową. Więc ta firma zawsze była dość otwarta. Praca zdalna też nie stanowiła problemu i w miarę transparentna i, i przejrzysta. Tym bardziej, że. W tamtych latach też Ragnarsson Narson robił sobie własny produkt e, Shelly Cloud, potem przemianowany mm -hmm. na Winnie Cloud, mm, powiedzmy tak, takiego Heroku, e, i tam też mm, wpływ na kierunek rozwój miał cały zespół, a, i teraz mnie ownership, po nie tylko e, prezes, i, więc to było mega fajne. Więc jak wróciłem, to mm, te wartości dalej były kontynuowane. Mhm. I już chyba był ten arkusz, gdzie można było sobie wejść i zobaczyć, kto ile zarabia. Gdy dowiedziałeś się to, jakby od razu nie musiałeś czekać na pierwszą e, wspólną dibację, żeby dowiedzieć się tego face-to-face, -face, wszystko było e, w Excelu. I jakby te wartości też były podkreślane, właśnie, że odpowiedzialność i, e, i w projekcie nie mieliśmy takiej roli de facto, jak, mhm. jak projekt. E, Menadżer mhm. po naszej stronie. Czasami, po prostu klienta, i mhm. każdy programista odpowiedzialny był za to, żeby dogadać się z klientem, miał z nim e, punkt styku. E, no i takim punktem przełomowym na moją sprawę był kryzys, I, bo to ciężkie momenty nas, mhm. nas kształtują. Tak jak ja wspomniałem, że na początku moją piętą achillesową były obietności miękkie, przez to e, wysypałem jeden projekt, i dzięki temu zjodziłem, że to muszę pójść w, bardziej w tym kierunku, i potem de facto. E, Moja mm -hmm. specjalizacja opierała się w dużej mierze mm, na tych wydarzeniach miękkich. Programistą byłem może dobrym, ale nie jakiś super wybitnym, ale łącząc programowanie z soft skillami, e, wychodziła fajna mieszanka wybuchowa. No i tak samo my w firmie mieliśmy kryzys, bo nagle dwóch klientów dużych z tego i na tydzień e, wypowiedziało nam e, umowy. No i nagle z firmy, która zatrudniała kilkadziesiąt osób i była w stanie utrzymywać parę osób poza projektami, jakichś tam internalach, na praktykach. Okazało się, że nie no, może pół zespołu to przesadzam, ale sporo osób nie miało projektu, no i trzeba było coś z tym zrobić. I, e, i co było takim punktem przełomowym, że pomimo tej względnej transparentności tego Excela z wypłatami i tak dalej, to e, zespół, my jako programiści, nie wiedzieliśmy, że, że jest tak źle, dopóki nie okazało się, że są te zwolnienia grupowe, że sporo osób musiało się pożegnać z, mhm. e, z firmą i to stworzyli do nas, ale zaraz, mamy wspólny ownership, to jest nasza, nasza wspólna firma, a tu nagle my dojadujemy się post factum, a może byśmy gdzieś się wcześniej, to może byśmy znaleźli jakieś inne rozwiązanie niż te, te zwolnienia. No i chłopaki z zarządu stwierdzili rzeczywiście, coś tu, coś tu poszło nie tak. To musimy to, to zmienić i tą transparentność, otwartość jeszcze bardziej e, pogłębić. Mieliśmy wszelkie maści różne spotkania, zespoły, e, które pomagały nam wyjść z tego dołka jako firmie. E, I myślę, że niewiele później e, powstał pomysł e, przejścia na samodzielne wyznaczanie sobie wypłat, co też było takim krokiem dość. E, Radykalnym. Radykalnym, tak, 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 Ja przyznaję się, że przyjechałem do, do Łodzi na kolejne spotkanie właśnie e, zjazd firmowy, się o tym dowiedziałem, pomyślałem, kurde, co oni znowu wymyślili, nie? Coś, to, to się nie może udać. A jednak. A jednak, tak, tak, tak. No właśnie, zjazdy firmowe, zanim przejdziemy do kwestii ustalania stawek, e... Zacząłeś pracować nad umiejętnościami miękkimi, rozwijałeś się, i z tego co pamiętam, byłeś też bardziej zaangażowany w firmę niż taki typowy programista, bo właśnie udzielałeś się na zjazdach kwartalnych, między innymi. Ta, o, właśnie, to jest kolejna fajna rzecz, bo właśnie mm, po tym kryzysie stwierdziliśmy, że no, każdy z nas ma jakieś swoje talenty czy ambicje. Mhm. I pomimo tego, że ktoś może być dobrym programistą, to też może mieć jakieś inne talenty i ambicje i też może by chciał je realizować. No i um, ja zawsze miałem w mojej, powiedzmy, karierze epizody, kiedy pracowałem dla kogoś, Aha. powiedzmy, parę miesięcy, rok, może trochę dłużej i potem stwierdziłem, OK, muszę pobijać świat samodzielnie, robić sobie swój startup i, i tam uczyłem różnego rodzaju umiejętności, nie tylko programowanie. No i w Renersonie spędziłem... Cztery lata, myślę, po tym moim powrocie. I dlaczego tak było? Bo właśnie, bo tutaj, mm -hmm. oprócz tego, że możesz programować, to możesz robić też totalnie inny, że możesz zająć się rekrutacją, marketingiem, sprzedażą. My też robiliśmy research technologii, które uznawaliśmy mm -hmm. za potencjał do wzrostu. I między innymi to technologią był blockchain, w którym ja się zakochałem i poszedłem w ten temat bardzo głęboko i przez pewien czas jako firma też poszliśmy ciepło w tym kierunku i mogłem się mhm. zajmować w godzinach pracy oprócz pracy w projekcie researchem nad blockchainem. A jak stwierdziłem, że chcę sobie w ten wejść głębiej to wypisałem się z pracy projektowej i byłem tylko i wyłącznie w tematach blockchainowo produktowych Więc jest mega elastyczność i można robić to, co się chce. O ile to też jest w miarę potrzebne i, i spójne z wizją firmy, mm -hmm. ale tę wizję też mamy wpływ, bo możemy przekonać resztę, że tak, to jest. To jest być może właściwa rzecz do zrobienia. Mm -hmm. No to mi się też. Bardzo podoba. A w, mówiąc jeszcze trochę głębiej o tym blockchainie, to y, wiem, że były też nawet jakieś meetupy, był jakiś e, newsletter, więc to się całkiem nieźle rozwinęło. Tak, my robiliśmy y, mnóstwo rzeczy w pewnym momencie i po pierwsze, to jest też fajna rzecz, na którą wpadliśmy, że jak staliśmy pierwsze kroki w tym blockchainie, to był rok 2016, koń, końcówka, no to, to ten blockchain to była magia totalna. Teraz, po, pięć lat później... To, jakby trochę bardziej wchodzi do i mainstreamu i technologii i mhm. generalnie mainstreamu, ale wtedy to był mega świeży temat e, i mało osób ku mało o co chodzi. Więc mhm. my stwierdziliśmy, że jak staramy się to zrozumieć, to czytamy mnóstwo materiałów, e, więc fajnie będzie robić też już selekcje i to, co jest wartościowe, podawać innym, właśnie w formie tego newslettera. E, zrobiliśmy też mitapy blockchainowe w Łodzi, które były unikatowe w tym sensie, że nas nie bardzo interesowały kursy kryptowalutów. Tylko właśnie, co tam można Aha. robić? Ciekawego. Um, I też tam przez ponad, przez ponad rok e, mieliśmy te, e, te łódzkie spotkania. To też było bardzo ciekawe. I właśnie to jest fajne, że jak e, masz wolny czas i chęci, to w tej chwili jesteś w stanie sobie zorganizować e, takie inicjatywy, które. Nie są jakby domyślnymi inicjatywami, że nikt tego od ciebie nie wymaga, ale ty uważasz, że to jest fajne, że da wartość i firmie, i ludziom w firmie pracującym, albo też po prostu światu i takie rzeczy też można, można robić. Można robić. Czyli co było pierwsze? Research blockchain w firmie, czy wcześniej się już tym interesowałaś i ta Twoja miłość? Nie, to. Była ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest po pierwsze, nie? ale jakbyśmy ten temat, co będziemy naszym The Next Big Thing, to myśmy to powiecie trzy rzeczy. Mieliśmy IoT, big data, machine learning i mieliśmy tego blockchaina. Ja byłem bardziej mhm. machine learning, nazywam jakieś kursy na kurserze i chciałem iść w tym kierunku. I pamiętam ich dziś, bo kolega. Bo bardziej problem nowy i tam się w tym temacie i akurat mhm. chyba nie skończyłem projekt. Nie, miał, nie miałem za bardzo co robić. Stwierdziłem OK, pomogę mu w tym sercu, skoro tam już kopiemy. No i ja zacząłem kopać, to się zakochałem w tej wizji, no i jestem tutaj do, do, do dziś. Tak, do dziś, nie? Masz swój, jeżeli dobrze kojarzy kanał na YouTube, zrozumieć Bitcoina. zrozumieć Bitcoina to jest moja strona, a kanał na YouTube po prostu jest pod moim imieniem nazwiskiem Piotr Miśurek gorąco. Zapraszam. Tak jest. Świetny kontent. To jeszcze tak wracając do może rzeczy związanych z firmą. Po tym Bitcoin, po tym blockchainie pojawił się trochę inny pomysł, inny kierunek, że może byśmy robili swój własny produkt. I tutaj pamiętam też, bo jest zaangażowane. Jeżeli dobrze kojarzy, to miał być Smart Cities. Znaczy tak, bo generalnie ten blockchain, który my tam wymyśliliśmy, to chcieliśmy mm -hmm. ten produkt osadzić w tym blockchainie, nie? Ale mieliśmy. Na tyle przezorności, nie wiem, można zbyt, zbyt, zbyt dużo, że nie chcieliśmy po prostu szukać, znaczy szukaliśmy problemu do rozwiązania. Mieliśmy tych blockchain, szukaliśmy problemu do rozwiązania. Tylko gdziekolwiek nie weszliśmy, a weszliśmy wystarczająco w wiele branż, zajęło nam to nie wiem, rok czasu albo więcej, to wychodziło, że oprócz takiego aspektu finansowego, w którym się krypto sprawdza, to ten blockchain nie ma takich. Yy, łatwych zastosowań w innych sektorach. W sensie, że w wielu sektorach być może byłby super, ale wymagałoby to aktywnego udziału obecnych dominantów jednego rynku. Uh -huh. A wprowadzenie tam blockchain, otwartości, nie jest w interesie, więc szukaliśmy te produktu, właśnie na przykład wokół blockchainu. Stwierdziliśmy, że nie znaleźliśmy nic. Co by pociągnęło większość zespołu, żeby za tym, za tym pójść? No i poszliśmy, w takim razie, co, co innego by nas tam pociągało? Znajdźmy wspólny mianownik to był jakiś dobry impakt dla świata, i Smart Cities byłyby pierwszym, pierwszym kierunkiem. Tam też był głęboki research, rozmawialiśmy z innymi ludźmi, i stamtąd poszliśmy potem w obszar rolnictwa. Rolnictwo ma Ogromny impakt na nasze środowisko, na ekosystem, na klimat i stąd w ogóle prosimy mm -hmm. generalnie, generalnie w impact i z tego impaktu, produktu zrobienia impaktu, wyszliśmy jako fundusz inwestycyjny w rzeczy właśnie impaktowe. impaktowych tak, którym jesteśmy obecnie. No właśnie, mówisz takie dyskusje, badanie różnych kierunków, i w cały, przez ten cały czas byłeś taką trochę osobą, z którą kojarzę zarząd, jakby, jak to nazwać, sprawdzał te pomysły, dyskutował, zawsze byłeś taką stroną, która coś dodatkowo tutaj wkładała. No i właśnie uczestniczyłeś w tych zjazdach, między innymi kwartalnych. Tak, zgadza się, bo właśnie to, co jest super w Regnarsonie, to mhm. jest to, że. Mamy tam zarząd, ktoś tam jest, nie wiem, CTO, ktoś tam jest szefem rekrutacji i tak dalej, ale generalnie panuje w miarę merytokracja, Jak masz coś wartościowego do przekazania, chcesz się zakomitować w danym temat, to możesz to, to zrobić. Możesz kwestionować, powiedzmy, nie wiem, tą oficjalną ścieżkę wytyczoną mhm. przez górę. Jeżeli będziesz odpowiedni miał argumenty, dane czy rozwiązania, no to te osoby są skłonne zmienić sw swoją percepcję i e, pójść w innym kierunku, co jest, to jest super. Okej. Okay. No, nie tylko tutaj byłeś takim pionierem i mocno zaangażowaną osobą. Jeżeli moje informacje są prawdziwe, to byłeś też pierwszym deweloperem, który przy tym ustalaniu sobie samodzielnie stawki przebił ten e, dawno temu sufit 100 zł za godzinę. Wiesz co, ja zrobiłem dwie rzeczy. To co się Sufit to jest jakby jedna sprawa, ale najpierw ja byłem pierwszym, może dalej jedynym programistą, który Aha. obniżył sobie zarobki. O e właśnie. I to, to miało miejsce na, na początku. Bo to był ten okres, kiedy ja stwierdziłem, dobra, ja chcę pójść w tematy bardziej blockchainowe, wypisałem się z projektu, gdzie pracowałem, i powiedziałem, okej, okay, to chodźmy full timeowo w ten. E firma na to nie była jeszcze gotowa, to stwierdziłem, okej, okay, ja mam pewne inne projekty na boku blockchainowe, które nie magierają, będę sobie je robił. Aha. A oprócz tego mamy wspólne tematy, researchy około blokczinowe, które też chcę z wami robić. Więc jakby zszedłem z etatu programisty, który oprócz tego robi coś w tych blockchainach do kogoś, kto już nie był programistą, mhm. więc nie przynosił pieniędzy bezpośrednio do firmy, ale część swojego czasu poświęca właśnie na te tematy blockchainowe. Okay. I stwierdziłem, że, ok, skoro już nie daję tego skilla, który przynosi tyle pieniędzy do firmy, no to też nie chcę zarabiać tyle, co zarabiałem, tylko sobie to, te zarobki e, obniżyłem. Wow. Znaczy, rzadko chyba kiedy. Ktokolwiek by w ogóle o tym pomyślał, tak patrz, patrzył z szerszej perspektywy firmy i z tego, jaką przynosi wartość, i czy rzeczywiście książki te rachunkowe się zgadzają względem twojej stawki. Tak, bo dla mnie jakby, no, pieniądze są ważne, nie? ale jakby coś oprócz tą, tą wartością oprócz pieniędzy, jakby tej wolności i swobody renesu, jest to, że jest to jest taki trochę, nie wiem nazwać, praktyki. Mm. Praktyki w tych obszarach nie programistycznych, że tam może prowadzić swoich sił, uczyć mm. się, e, popełniać błędy za pi filmowe pieniądze, nie więc. E, mega, nie? <grytanie> Tak, to prawda. Ja sama jestem przykładem osoby, która miała okazję nauczyć się czegoś nowego, bo zaczynałam od stażu w rekrutacji HR i potem właśnie pojawił się ten temat inwestycji i potrzeba było dodatkowej osoby też do sprzedaży, do projektów agencyjnych, więc jakby na żywym organizmie uczyłam się i nadal uczę nowych tak naprawdę obowiązków, metodą trochę prób i błędów. No właśnie, no właśnie tak jest. Okej. Okay. To jeszcze kwestia może związana z core values, no bo mamy takie piękne opisane pięć głównych wartości, a czy ty byłeś po żegle Piotrze w to zaangażowany w tworzenie tych wartości? Pamiętasz, jak to było? Więc one powstawały wtedy, kiedy ja wróciłem do nas no, Pamiętam, że były się spotkania, mm. były dyskusje, żeby to wszystko ładnie ubrać. Oczywiście, jak jest polet że każdy ma mm. wypisane wartości na ścianie, czy tam w i to jest tak samo jak z ludźmi, że my jako ludzie, każdy z nas myśli tak, chce być dobrym człowiekiem, mieć zdrowy tryb życia, dobro się odżywiać, być dobrym dla swojej żony dzieci, czy męża. Generalnie chcę być, być dobrymi ludźmi, z, z, żyjącymi zdrowo i tak dalej, a wychodzi, a wychodzi, nie? E, I to samo, to samo jest z, z firmami, że gdzieś tam, wiesz, można sobie, sobie wypisać na, na, na ścianie, czy o nich mówić. No ale yy, praktyka może być różna. I, i pamiętaj, że przy powstawaniu post tego, bo dużo się na to, żeby jakby każdy kumał, co tam jest napisane, i się z tym zgadzał. Yy, I żeby mhm. to były rzeczy, które my teraz właściwie nie wymyślamy, tylko my, które już robimy, tylko żeby ubrać jakieś słowa, żeby po tym, jak ktoś przyjdzie, umiał yy, skumać te, te wartości. Oczywiście to też nie jest perfekcyjne. My jesteśmy jak. Każda organizacja czy jednostka ma swój i też te wartości, e, czasami są tylko spisane w niektórych kontekstach. Jak się zapoznać, okay. zapędzimy w tej bieżącej. bieżące, nie? Ale myślę, że e, dzięki tej strukturze, gdzie można kwestionować e, to, co jest mówione powiedzmy, przez tą górę, to no. każdy może powiedzieć: OK, w sumie to, co teraz robimy w tym kontekście. To się nie pokrywa z tym, co mamy na naszym, naszy, naszej ścianie, więc może ją nie róbmy. Mhm. To, to jest fajne. Tak, czyli można uczestniczyć w tak naprawdę kreowaniu i um, kreowaniu kultury firmy, tak? I też y, można ją pielęgnować, można zmieniać trochę kierunek. To jest wszystko cały czas y, y, idący proces. Tak. Rozumiem. Um, Czego w takim razie, nie wiem, najważniejszego nauczyłeś się po pracy w Ragnersonu, o ale nie jest to zbyt ogólne pytanie. Wiesz co? Właśnie tego podejścia do tego, że okej, okay, można zbierać się za rzeczy, o których nie ma się pojęcia. I mm -hmm. można tam popełnić błąd, za który trzeba nie zapłacić. No, też jakby przykład płaciła firma, więc, ale w rzeczy to jest to samo, że po prostu popełnienie błędów jest jakby wliczone w proces uczenia się. Nie jesteś w stanie od razu być wyjadaczem w czymkolwiek. I pozwolenie jakby sobie i innym na popełnienie błędów jest mega wartościowe z dwóch powodów. Po pierwsze, Pozwala się właśnie uczyć i zdobywać nowe umiejętności, a po drugie, myślę, że pozwala być bardziej człowiekiem szczęśliwym, bo aż tak bardzo się nie spinamy, żeby być perfekcjonistami i mamy odrobinę dystansu. Tak. No ale, żeby nie było, że te błędy w ogóle, że tak powiem, przemijają bez echa. Zawsze jest potem feedback dwa razy do roku przy okazji warsztatów, więc tutaj. I wzloty i upadki zawsze są jakby podsumowane i mają tak. znaczenie. Jak wspomnieć o tatach i feedbackach, to myślę, że musimy to powiedzieć, bo e, wrócimy do tego wątku podnaczenia sobie stawek, bo jak ktoś to słyszy, to samo jak ja to teraz wyznaczamy stawki i myślałem, dobra, no to każdy dwie czysty wybierze i, i, i za I pół roku nie ma firmy, nie? bo wszystko wybaruje z tego hmm. budżetu. Um, i wspomniałeś o tych warstwach feedbackowych. I To jest tak. y, taki nasz zjazd, gdzie zjazd się trwa parę dni i jeden dzień jest ponoszony właśnie na, na, feedback, na feedback, kiedy my tak. spotykamy się w grupach. Yy, każda grupa ma parę osób, potem jest rotacja. Najlepiej spotkać się z osobami, z którymi pracujesz mniej więcej na, na co dzień, bo oni mają coś do powiedzenia. No i Ty wysłuchujesz od tych ludzi, yy, jak oni oceniają Twoje prace, Twoje hmm. postępy. No i jak to słyszysz, to potem na koniec dnia przed tymi samymi ludźmi musisz powiedzieć, jaka Twoim zdaniem powinna być Twoja stawka. Eee, i, I działa jednak na swój, nie wiem, mechanizm nie wiem, przyzwoitości. Eee, mm. Że jak widzimy, że w sumie to tutaj Zbyszek, czy Artur jest ode mnie lepszy w tym, w tym, a w tym, a ja chcę wyższą stawkę, to może, to może to nie do końca jest spoko. Um, I co takie osoby. Yy, te, te, te stawki się biorą same przez sień, bo nikt nie szekuje, jak Filip z, z Konopi. Yy, a jak to się zdarza, no to to właśnie czuję ten dysonans. Yy, innych ludzi. Tak. Coś chyba tutaj się chłopaku przeceniasz yy, i jest możliwość też skorygowania się w tym temacie. Mm -hmm. to prawda. Jakiś taki mechanizm społeczny tutaj się włącza i działa. Tak. Yy. Tylko właśnie, bo też yy, ja byłem w szoku, to, 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 to tak działa, nie? To, to jest to... póki tego nie przeżyłem na, na sobie, nie widziałem tego na własne oczy, to było dla mnie to jakby nie, niewyobrażalne. Bo ja pamiętam też te pierwsze warsztaty, zdądziliśmy mhm. stawki, i to były okresy, kiedy wychodziliśmy z tego dołka. Nie było dobrze. Tam budżet to tam się ledwo spinał, nie. Eee, I były osoby, które z różnych powodów, na przykład taki, że nie brały sobie podwyżki od dłuższego czasu, czy mhm. e, miały jakieś duże wydatki, tak, nie wiem, budowa domu czy coś, potrzebowały teraz sobie wziąć e, tą podwyżkę. I był mega fajny mechanizm, że. No i nie też chcieli, tylko to było tak bardziej chcenie takie powiedzmy innego poziomu. Nie tak, po, nie tak bardzo pilne. Mm -hmm. e, I to było mega budujące, że te osoby stwierdziły, ok, to niech ci sobie wezmą, skoro jakby tego e, potrzebują, mają tego jakby mocne powody. A my sobie poczekamy na pewne czasy, nie? I to też było bardzo, bardzo budujące. Tak. Myślę, że bez tej, po pierwsze, tych mechanizmy, te społeczne to jest jedna strona, a druga strona to jest ta transparentność. Bez tej transparentności. Ustalanie sobie samemu stawek tak dobrze by nie działało, bo po pierwsze tak. znamy sytuację finansową firmy, a po drugie wiemy, jakie może będą przyszłe projekty i tak dalej. Zgadza się, zgadza się. Tak, tak jest. Bo, jakby, bo to jest trochę jak mm, z i, państwem. Każdy chce państwem jak najwięcej, bo nie mm -hmm. rozumie mechanizmu pod spodem, że te pieniądze skąd się muszą brać. Nie? I to samo w firmie. E, my chcemy zarobić jak najwięcej, ale musimy mm -hmm. spojrzeć, czy się, się dzieje pod spodem. No i oczywiście. Branża IT, to, jest branż, to są dobre pieniądze. Klienci płacą dużo. Um, firma ma swoją marżę. Są jakby udziałowcy, którzy chcą zarobić. I jeszcze my, jako są właściwie od tych, nie wiem, 3-4 lat, szukaliśmy tego jakby produktu, tego blockchaina, smart city, potem ten fundusz inwestycyjny. to wszystko też wymaga inwestycji. To wszystko się kosztuje. I to świadomość miał każdy, który brał udział w tych warsztatach. To jest myślę. Jedna z głównych wartości, którą dajemy, taka dojrzałość i możliwość spojrzenia na więcej aspektów. Naprawdę nauczenia się, jak działa firma, bez konieczności bycia tym CTO czy CEO. Tak jest. No dobra. Piotrze, ja właściwie tak naprawdę więcej pytań nie mam, chyba że. Ja mam jeszcze jedną musim, kwestię, musim, musim tez, bo musimy powiedzieć też o mankamentach, o minusach, nie? Oczywiście, nie, nie możemy. Nie może być różowa. Wydaje mi się, że dla mnie, Lernersa, jako miejsce pracy, no, był najlepszym miejscem, bo ja właśnie mogłem rozwijać tam się jako, jako programista i tych innych aspektach, które też mnie interesowały, i... i to było super. Ale nie każdy, to jest programistą. Chcę robić inne rzeczy. Nie każdy chce mhm. gadać z ludźmi, nie każdy chce widzieć, gdzie działa firma. Więc dla takich osób, które yy, ja sobie tu pokodu, pokoduję, ale nie chcę rozmawiać yy, z klientem, niech mi tam pije, narysuje, napisze, co mam zrobić, i mhm. ja to zrobię bez, bez myślenia, czy to sens czy nie, to, to my nie jesteśmy dobrym miejscem. Nie? No tak. I to właściwie próbujemy zawsze zweryfikować na procesie rekrutacji, które wiem, że jest długi, byłam po tej stronie, właśnie y, od, od tej strony bardziej rekrutacyjnej zaangażowana, y, ale staramy się znaleźć takie dopasowanie, żeby obie strony miały z tego korzyść. Tak. Tak jest. No dobrze, skończyliśmy takim akcentem, żeby nie było za słodko. Nasza firma też jakby jest dosyć specyficzna. Um, to co Piotrze? Kończymy chyba? Z przyjemnością. <laughs> Dziękuję Ci bardzo w takim razie za Twój czas. Fajnie się rozmawiało. Um, bardzo ciekawie opowiadałeś o firmie i mam nadzieję, że naszym słuchaczom e, troszkę tutaj rozjaśniłeś, jak to wszystko funkcjonuje i, je, i jaka była tutaj ewolucja. Też mam taką nadzieję. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie.